W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie zwyczajną dartmałpkę. Cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Bloons Tower Defense Battles 2 u mnie na kanale. No i słuchajcie, dzisiaj, tak jak powiedziałem, będziemy testowali dartmałpkę, przy okazji będziemy ekspili śmigłowiec oraz grali sobie do tego supermałpką. Taki oto zestaw będzie dzisiaj grany przez cały odcinek. Ja na samym wstępie chciałem z góry podziękować każdej osobie, która już w tym momencie zostawi pozytywną ocenę. Po prostu bardzo pomaga to rozwijać się mojemu kanałowi i mnie prywatnie również motywuje. Także z góry dziękuję po prostu za aktywność, która pod tą serią jest naprawdę fajna. No i co? Gramy sobie taką to oto strategią. Obyn, dartmałpka, śmigłowiec oraz supermałpka. Supermałpka, mega fajna kontrola nad sterowcami oraz nad tutaj nad DDT. No to też sterowce, ale no wiecie o co mi chodzi. Sterowce, ale takie trochę inne. Jejku, strasznie głośna jest ta emotka Gwendolin, której on przed chwilą użył. Chyba naprawiłem już tę kamerę. O, no tak, bo ostatnio, jak nie widzieliście poprzedniego odcinka, znaczy to nie jest jakieś super istotne, ale po prostu kamera, jak przełączałem się, to wypadała poza ten. Okej, cieszę się, bo przeciwnik nie gra dartlinganem, więc wiadomo, zawsze spoko, że gra czymś innym. No i słuchajcie, zagramy sobie na dobry początek triple shotami 2-3-0, to jest jedno z moich ulubionych ulepszeń, jeżeli chodzi o Bloons Tower Defense 6, tak, chciałem już powiedzieć Bloons Tower Defense Battles 6, ale to jest oczywiście Bloons Tower Defense po prostu 6, bez Battles. No więc przy okazji, aha, bo możecie się zastanawiać, jakie ja tiery mam odblokowane. No mówiąc szczerze, właśnie tytuł tego odcinka, że testujemy dartmałpkę, to jest trochę za dużo powiedziane, bo mam mało tierów, nie mam zbyt wielu. Tak naprawdę mam chyba odblokowane tylko 2/3 tiery, więc to jest dosyć mało, tak będąc całkiem szczerym. Okej, w dziwnym miejscu to postawiłem, ale dobra, niech już tu będzie, chociaż chyba lepiej byłoby na last, to wtedy by... O, no wtedy chociaż w taki sposób by atakowała. No dobrze, to niech tutaj będzie. Oczywiście przez przypadek kupiłem widzenie camo, czyli drugi tier na dole, on nie jest mi zupełnie potrzebny. No i cóż, trochę ubolewam, że nie mam jakby lepszych tierów jeszcze na razie do tej dartmałpki, no bo nie oszukujmy się właśnie, co to za test, jak tak naprawdę najlepsze, co mogę postawić, to jest środkowy trzeci tier i górny trzeci tier, bo nie mam niestety trzeciego tieru na dole, nie mam też żadnego czwartego tieru, no więc jakby metodą eliminacji zostają mi tylko 2/3 tiery. Ale tak jak widzicie, takie zestawienie radzi sobie całkiem nieźle. W sensie, okej, obrywam i dostaję te obrażenia w miarę regularnie, więc muszę gdzieś tam mieć to z tyłu głowy. Ale mówiąc szczerze, nie jest tak źle. Weźmy większy range, zawsze można kupić. Większy zasięg, oczywiście to widzenie camo, to co kupiłem poprzednio. To chyba też delikatnie zwiększa... O właśnie, to delikatnie, tak samo jak w poprzednich częściach, delikatnie to ulepszenie również zwiększa zasięg, tak jak tutaj jest napisane. Że strzela kawałeczek dalej i jest w stanie wykrywać camo. No oczywiście kamuflaż na tym etapie rozgrywki nie jest mi potrzebny. W sensie wykrywanie go. Zagrajmy sobie śmigłowcem, mam wrażenie, że on tutaj może uspokoić moją sytuację, chociaż jak patrzę na te grupy balonów, które tutaj lecą, to mam pewne wątpliwości. No nic, najwyżej szybciutko przegramy. Chcę to zboostować. Nie podoba mi się, co się tu dzieje, wiecie? Nie podoba mi się, co się tu dzieje, zboostujmy to. I po prostu postawmy sobie od razu, możliwie jak najszybciej. I tu zdecydowanie na last jeszcze jednego... Jeszcze jedną po prostu dartmałpkę. I wydaje mi się, że teraz powinno być trochę lepiej. Lock in place, dajmy śmigłowiec w tym miejscu. Ogólnie granie w ten sposób, jaki wam tu teraz pokazuję, jest naprawdę spoko, jest dosyć przyjemne, aczkolwiek tak jak widzicie, no może być delikatnie stresogenne na początku, ale to też coś mi się wydaje, że trochę coś popsułem, bo pamiętam, że jak grałem sobie prywatnie tym zestawem, to znaczy nie nagrywając, to szło mi naprawdę całkiem dobrze, więc nie wiem, coś mi się musiało, coś musiałem popsuć. No może fakt, że Obyna tak późno postawiłem, prawda? No bo Obyn jednak, chociażby przez wzgląd na swojego skilla, tak, te jego spajki, tak jakby, jednak dużo dają. Ogółem, jeżeli chodzi o śmigłowiec, to preferuję pójście pod, oczywiście pod 2-3, to jest bardzo fajne ulepszenie. To jest bardzo fajne ulepszenie, pod cofanie baloników i to naprawdę też spoko działa na sterowce, to koniecznie chcę wam pokazać. O, on widzę też gra dartmałpkami. Oczywiście ma trochę przewagę, bo ma kuszników, ja ich nie mam. Tutaj na ten moment, w sensie rozgrywki, które aktualnie ma miejsce, kusznicy mega by mi się przydali po prostu. Ja niestety, no tak jak mówię, niestety ich nie mam, więc sobie kusznikami nie pogramy. Ale na pewno mega by mi się przydali. Ogólnie tak jak widzicie, nie idzie tak źle. Warto, dobra, dokupię, wiecie co, ja już dokupię to widzenie camo, bo to nie jest wcale aż taki drogi upgrade, a ja się boję, że ja później zapomnę, a to jest więcej niż
niż pewne, mam wrażenie, że ja później mogę o tym zapomnieć. No i dobra, tutaj też kupuję widzenie camo, chociaż teraz tego upgrade'u nie potrzebuję, to jednak, no, muszę go kupić, żeby kupić ten upgrade'ik, nie? I generalnie powiem wam tak, dart małpki pod trzeci tier, dart małpki pod trzeci tier na górę, powinny wystarczyć do obrony przed rundą 12. W sensie, o, z regrowami może być problem, tak jak tutaj. Kupmy persut na wszelki wypadek. Persut paradoksalnie, nawet jeżeli balony lecą z dwóch stron, to jakoś sobie radzi. No właśnie, te regrowy nieszczęsne. Zboostujmy. Ten śmigłowiec wtedy trochę więcej będzie robił. No niestety, te regrowy nas tutaj zjadają. Troszeczkę. Dobra, też zaprzestałem wysyłania balonów, to również nie jest zbyt korzystne dla mnie, ale spoko, pewnie teraz będzie chciał jeszcze jakieś regrowy wysłać, to my w takim razie postawimy super małpkę. Ona powinna nam jako tako, wprawdzie super małpka jako zastępstwo do małpki z bumerangiem to może nie jest jakiś, znaczy małpki z kuszą to nie jest może jakieś mega dobre zastępstwo, no ale zawsze lepszy ryc niż nic. Oczywiście jest szansa, że on wyśle nam jakiś duży rush składający się z balonów z kamuflażem. Dlatego powinienem jak najszybciej kupić drugi tier super małpki na dole, albo po prostu postawić więcej piątych tierów, a czy nie piątych, trzecich tierów dart małpki pod, o właśnie, o tym mówię, nie? Wydaje mi się, że niepotrzebnie to boostuje, a może potrzebnie? Oj, zdecydowanie potrzebnie to boostuje, tak, dobrze, że to zboostowałem. To był mój w ogóle ostatni boost, więc teraz będzie ciekawie. Tak naprawdę powinienem przestać chwilę wysyłać baloniki, musiałem się podrapać po czole aż z tych emocji. Powinienem przestać wysyłać baloniki i kupić Ultra Vision. W tym momencie, jeżeli taki sam rush by na mnie poleciał, to plus minus powinienem sobie z nim poradzić. Ale nie leci taki sam rush, leci dużo szybkich balonów, które powiedzmy aż tak groźne nie powinny być. Okej, skoro nie wysyła na mnie camo, to ja sobie powolutku będę był... Przepraszam, ale jadłem przed chwilą ciastka i coś mi chyba, wiecie, w gardle mi gdzieś się ostało i tak mnie łaskoczę po gardle. A tego sobie tak odchrząkiwuję, nie wiem jak to się odmienia, no to nie jest istotne. Okej, ważne jest to, że na przykład, no niedługo będzie mógł polecieć pierwszy sterowiec i to by wymagało jednak jakiejś naszej reakcji, jakiejś naszej defensywy. Oczywiście na sterowce fajnie jest śmigłowiec pod dolną ścieżkę, tam jest to cofanie sterowców i chyba sobie pod to pójdziemy, jeżeli będę miał takową możliwość. To sobie pod to pójdziemy, tylko żeby to kupić, boję się, że on wyśle... A nie, dobra, przecież już teraz mógłby wysłać na mnie sterowiec, a skoro tego nie robi, no to... To spoko. Skoro tego nie robi, to spoko. Zostawię sobie tak ze 4000 golda. Myślę, że ze 4000 będzie ok. W razie gdyby jednak zaczął mnie raszować. Mówiąc szczerze, jeżeli wyśle na mnie grupę opancerzonych sterowców, to raczej padam. A właśnie o tym mówię. Zagrajmy lasery. Nie jestem przekonany. Aha, nie stać mnie na to. No, nie mam też boosta, więc na tym chyba zakończymy naszą przygodę. Weźmy persut tutaj. Jejku, ale mi w gardle, słyszycie? Masakra, jak się zapowietrzam. No, kupiłem cofający śmigłowiec, niestety, tak jak mówiłem, poleciała grupa. Więc, no cóż, a może? Już myślałem, że jest czas doła cofnąć. Okej, no nic się nie stało. Gdzieś tam wliczam to ryzyko w... fakt tego, że ekspię te jednostki, tak? Jednak w dużej mierze, tak jak mówię, brakuje mi trochę tych tierów. Chociażby wcześniej mógłbym dużo lepiej bronić się kusznikami i tak dalej, ale i tak jestem dosyć pozytywnie zaskoczony. Mogłem próbować jeszcze więcej jednostek sprzedać, mam wrażenie, że też fajnie by to zadziałało. Okej, mamy w sensie więcej tych. Nie, o, w ogóle Juggernauta odblokujemy. Albo Crossbow, albo Juggernaut. Chyba Juggernaut. Chociaż Crossbow... Kurczę, nie wiem, crossbow będzie dobry na początku, nie? W sensie bardzo, może mi bardzo ułatwić, bo wtedy zamiast iść pod triple shoty będę szedł pod crossbowa i wydaje mi się, że to zagwarantuje mi trochę większą stabilność na początku, a co za tym idzie większy przychód, tak? Bo będę mógł sobie pozwolić na wysyłanie większej ilości balonów. O! Mamy to ulepszenie, to jest mega fajne ulepszenie. Jeszcze go nie testowałem. Podobno każdy zrzut, w sensie każdy zrzut śmigłowca, każdy skill daje wam aż 4000 golda, więc koniecznie chcę to przetestować. Także sprawdzimy to sobie. Króciutka mapa.
Niedobrze, ale okej, okay, no niedobrze, no bo nasze zestawienie na taką krótką mapę raczej będzie średnie, tak jak widzieliście zresztą, wystarczy kilka opancerzonych sterowców i mam problem. Wydaje mi się, że poradziłbym sobie z tym, gdybym miał super małpkę ulepszoną 2.03, no ale niestety to jest bardzo drogie ulepszenie, no i nie mogłem sobie na nie pozwolić. Mogłem trochę pooszczędzać na to ulepszenie, ale wiecie, oszczędzanie golda generuje pewien problem. Jeżeli oszczędzacie golda, a przeciwnik was nie zraszuje, to wtedy, no jesteście stratni, tak, bo mogliście w tym czasie farmić i mieć jeszcze więcej golda, tak? Więc no, to też trzeba gdzieś tam mieć z tyłu głowy, że nie zawsze oszczędzanie golda jest dobrym wyborem. No ale nic, tak jak mówię, my sobie testujemy jednostki, także nie ma jakiejś większej spiny, ale mam wrażenie, że tamten mecz jednak mogliśmy wygrać. Okej, tutaj gra Dartlinganem, więc będzie oczywiście bardzo ciężko. Ja sobie kupię crossbowa od razu. Od razu sobie kupię crossbowa i nie wiem teraz, czy pójść pod speed attack, czy może jednak pod quick shots. Chyba pójdziemy pod quick shots, jak patrzę, jak sobie radzi na razie. Oj, to jest w ogóle bardzo zły, bardzo zła decyzja z tego, co teraz widzę. Ej, masakra, nie? Ej, mega kiepsko to sobie radzi. Okej, bo to się źle skończy dla mnie. Powinienem pod triple shoty, oczywiście, że tak. Ej, strasznie słabo to sobie radzi. To chyba zrobiłem kiepski wybór, nie? W sensie domyślam się, że już na czwartym tierze jest git, ale na tym bardzo kiepsko sobie radzi, więc no, chyba zrobiliśmy poważny błąd. No nic, po prostu postawię więcej triple shotów niż w poprzedniej grze, bo więcej triple shotów na szybkie balony powinno lepiej zadziałać na pewno niż jakby katapulta, tak? Bo katapulta jest raczej ulepszeniem, czyli górna ścieżka pod grupę balonów. Na balony, które szybko się przemieszczają, aż takie dobre to ulepszenie nie jest, ale niewątpliwie jakby triple shoty powinny jakby pełnić dobre zastępstwo, tak? W sensie triple shoty powinny być dobre na szybkie balony, natomiast juggernaut na grupy balonów, tak? I katapulta, czyli to ulepszenie wcześniej. Także gdzieś tam na pewno będę chciał zbudować oba te upgrade'y. Tu wydaje mi się, że jest fajne miejsce na przykład tu na tę katapultę. No właśnie nie wiem, tak? Czy ona sięgnie? Jakby sięgała tu, to było super miejsce, ale trochę nie jestem przekonany, czy to będzie sięgało. No ale zobaczmy. Na pewno... Dobra, ja zobaczę, czym on będzie mnie raszował w piątej rundzie. Czy to będą białe balony? Jeżeli tak, to raczej nie ma sensu dostawać katapulty. Skupię się raczej na obynie. Postawmy obyna. On i tak jest nam potrzebny, bo nie wiem, czy zauważyliście, mam kiepską sytuację z balonami z pancerzem. No bo nie mam juggernauta, czyli jakby juggernaut jest tu oczywiście tierem, który pozwala mi te... Okej, okay, i czy ty będziesz miał zasięg tutaj? Okej, okay, nie powinien być na first, a na last. Ma zasięg w tym miejscu, okej. Okay. Zboostujmy na wszelki wypadek, bo nie podoba mi się to, co się tu dzieje. Bardzo mi się nie podoba. Zagrajmy triple shoty. Oj, i czy to będzie nasz koniec? Już dzisiaj miałem tyle takich meczy, że naprawdę było blisko, żebym fiknął. Ale jednak... Dobra, wiecie co? Bo on wysyła jednak na nas ciągle, ciągle i ciągle. Więc musimy gdzieś tam... Nie, no nie damy rady. Nie dam rady tego. Nie będę miał boosta. Szybciutko. Boostujmy. Boostuję jak mogę, no bo przegram, nie? 7 życia mi zostało. Jak sami widzicie, nie idzie to jakoś mega super. Okej, teraz on mnie zboostował. Dobra. Ze śmigłowcem już powinienem sobie poradzić. Ten śmigłowiec naprawdę fajnie sobie zazwyczaj radzi. Lock in place. Tylko jestem strasznie do tyłu z zarabianiem, nie? Teraz wiecie, też kamuflaż i tak dalej. Wszystkie te jednostki, które mam tu postawione, one nie widzą kamo, więc... No nie chcę zapeszać, ale patrząc przeciwko jakiej strategii gramy, to naprawdę będzie ciężko. Naprawdę będzie ciężko po prostu nam cokolwiek zrobić. Szkoda. Muszę sobie opracować jakiś sposób, nie? Czym chcę zaczynać. No muszę sobie, wiecie, muszę sobie potestować tutaj trochę granie tą dartmałpką, bo mówiąc szczerze, no zbyt wiele, jak sami widzicie, w ogóle nią nie grałem, bo mam tylko dwa trzecie tiery, a na pewno chcę ją wyekspić, bo wydaje się dobrą propozycją po aktualizacji, to znaczy jak wejdzie ta aktualizacja 1.06, to dartmałpka wydaje mi się dosyć dobrą propozycją. Okej, okay, no raczej tego nie wybronimy. Persut, może jakieś... O, może wybronimy? Może wybronimy, kto wie. Dobra, dziwne miejsce wybrałem tutaj, ale już chciałem... Tonący brzytwy się chwyta, jak mawiają. No i trochę tutaj coś takiego ma miejsce w tym momencie. Okej, okay, w ogóle ja mogę z nim wygrać. Jeżeli szybko nie kupi rakiet, to wygraliśmy. Okej, okay, on się skupił na wysyłaniu kamo ceramików i nie ma hajsu na rakiety.
Także udało nam się wygrać. Fajnie, bo za to będzie więcej expa. No i widzicie, cały mecz dostawałem po głowie, a udało się wygrać. Także da się, da się. Tylko no oczywiście jest to bardzo trudne, ale on tutaj no... trochę, no nie oszukując, no trochę zepsuł, że jednak bardzo lekceważąco, mam wrażenie, podszedł do tej gry, to znaczy dostawałem łomot na początku, więc on się skupił na tym, żeby mnie do samego końca wykończyć. Chciał mnie, wiecie, chciał mnie załatwić, no a tutaj wyszło tak, że zaniedbał po prostu własną defensywę, tak, wydał dużo na raszowanie mnie, bo dużo wydał na raszowanie. O proszę, ze zwykłej skrzynki buścik aż na godzinę wypadł? Czy dobrze widziałem? To super, będzie nam, wiecie, będzie okazja. A czekajcie, bo może... Dobra, zdążyłem? Zdążyłem. Bo może jest okazja, żeby kupić teraz Dart Małpkę. Tutaj Dart Małpkę, żeby kupić Juggernauta. O, super, mamy okazję, żeby kupić Juggernauta, więc lecimy sobie z kolejnym meczem oczywiście. Tym razem nauczka z poprzedniej gry. Nie zaczynamy od kusznika, bo jednak jest useless. No może nie jest useless, ale dał mi się poznać z gorszej strony, więc zacznijmy po prostu od triple shotów. A czy od triple... tak, triple shot, okej. W tej części to jest triple shot, bo w niektórych to jest triple darts. Zawsze o tym mówię, że stąd ta pomyłka, że raz jest tak, raz tak. W ogóle zwracacie mi na to uwagę w komentarzach i ja nie wiem, ja bardzo często ninja małpkę mylę z super małpką z jakiegoś powodu. Nie mam bladego pojęcia, dlaczego tak jest? No nie mam żadnego uzasadnienia. Jestem w ogóle mega fanem tych skinów na balonie. W ogóle możecie dać znać, jak wam mija sobota, bo przecież ten odcinek wrzucam, chociaż jeżeli oglądacie go w momencie dosłownie publikacji, to wrzucam go prawdopodobnie o 10 rano w sobotę. Także w sumie to sobota jeszcze wam nie mija, bo pewnie dopiero wstaliście, jeżeli oglądacie o godzinie publikacji. Chyba że wstajecie wcześniej, też możecie napisać, o której sobie dzisiaj wstaliście. Jestem ciekaw, ja pewnie, powiem wam szczerze, w sobotę to lubię dosyć długo pospać, więc pewnie będzie wstawane późno, typu 11-12, no zobaczymy. Także jak ten odcinek się wrzuca, to ja pewnie jeszcze smacznie śpię. No ale dobra, wróćmy myślą do gry, bo to chyba jest dosyć istotna sprawa. Zastanawiam się, czy teraz nie postawić śmigłowca. Z drugiej strony na tej mapie Juggernaut będzie fajnie działał, ogólnie, no będzie mega dobrze działał, tylko... Właśnie, gdzie go postawić, żeby to... Okej, bo wiecie, jaki jest problem? Jeżeli ja go postawię tu i ustawię mu na last targetowanie, to jest ryzyko, że on będzie atakował w tę stronę, do góry, nie? To jest zawsze problem, jak z dwóch stron lecą balony, że nie do końca wiem, jak ustawić te jednostki. Najlepiej byłoby postawić Juggernauta tutaj, bo stąd wylatują... Tu będą leciały tylko balony, które przeciwnik wysłał, nie? I jeżeli ja postawię Juggernauta tutaj... i ustawię go na last, to mam pewność, że on będzie bił, o właśnie, w taki sposób, nie? Po linii prostej. Dobra, postawmy śmigłowiec. On naprawdę gwarantuje fajną kontrolę nad białymi balonami. Także gdzieś tam chętnie go postawię. No i widzicie, a gdybym postawił go tutaj, Juggernauta, to jest szansa, że on raz by bił w tę stronę, nawet jakby był na last, a raz do góry, bo tu też wylatują balony, nie? Nie wiem, czy czaicie, o co chodzi. To jest taki problem z targetowaniem. Tutaj, tak, widzicie, możecie ustawić first, last i tak dalej, nie? No i to jest takie coś, nad czym warto się zawsze zastanowić, jak balony lecą z dwóch stron po prostu, jak to do końca będzie działać. Kiedyś pamiętam, któryś z widzów mi to tłumaczył, co się dzieje, jeżeli balony właśnie nachodzą się jakby na siebie z góry i z dołu, ale już niestety nie pamiętam. Okej, żółte balony, czy dwie takie katapulty mi wystarczą? Wygląda na razie na to, że tak, i śmigłowiec fajnie tutaj dopełnia tą naszą kompozycję. Zdecydowanie idzie nam lepiej niż poprzednio, ale to też dlatego, że mapa jest dużo dłuższa, także należy mieć to na uwadze. Może nie dużo dłuższa, ale na pewno korzystniejsza, nic nam nie zasłania, tak? No i też są dosyć proste linie, więc tym bardziej wiadomo, że te katapulty będą sprawdzały się świetnie. O, tutaj też mogę ustawić. No i ustawić na first, to będzie tak do przodu. O, to jest świetne miejsce akurat, no to jest dobre miejsce dosyć. Ogólnie postawiłem już Juggernauta tutaj, tak możecie zobaczyć. Ale nie wiem, tutaj chyba byłoby lepiej, nie? Chociaż z drugiej strony, jeżeli on wyśle na mnie moaby, no to dobrze by było, wiecie, Juggernaut dobry będzie do dobicia balonów, które z tych moabów powstaną, nie? No a... Czekajcie, bo teraz tak się zastanawiam, czy on nie, zaraz nie dziabnie. Jakimś, wiecie, podstawowym raszem. Ale chyba nie.
sensie wydaje mi się, że on się nie przebije. Tutaj i to widzi Kamo, to też, nie, to jeszcze nie. Więc chodzi mi o to, że po prostu też dobrze było mieć Juggernauta gdzieś na końcu. Okej, dobra. Zdecydowanie to boostujemy. Dwa Juggernauty. Czy to wystarczy? Nie wiem. Mam pewne wątpliwości, jak tak patrzę na ten rush. Downdraft, please. Oj, zwykły reroll rainbow. Dobrze, to ciekawe. Trzeba po prostu nad tym, muszę mieć z tyłu głowy, że taki rush jest dla mnie niebezpieczny. Wydaje mi się, że trzy Juggernauty by wystarczyły i chyba mogłem sobie na to pozwolić, tylko z jakiegoś powodu chciałem koniecznie zbierać na to cofanie u śmigłowca i to wydaje mi się był spory błąd. Ale tak czy owak, sporo expa za to wpadło, bo grałem tylko dwoma jednostkami, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, jak to mawiają. Wprawdzie dzisiaj bilans ujemny, więcej przegrałem niż wygrałem, no ale tak jak mówię, gdzieś tam po części jest to powiązane z tym, że dopiero expię te jednostki. Także wiecie, dopiero sobie odblokowuję tutaj poszczególne upgrade'y, więc ciężko jest mieć przy ekspieniu jednostek bilans gdzieś tam dodatni. No dobrze moi drodzy, ale ode mnie to tyle, ja wam bardzo dziękuję za uwagę, życzę wam miłego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć!